Michał Cieślak z nami na kilka tygodni przed powrotem na ring. Michał, wracasz dosyć szybko do tej porażki z Lawrencem Okolim. Zacznijmy od tego, co się z tobą działo, bo minęły 2 miesiące. Miesiąc czasu odpoczywałem, po miesiącu zabrałem się do roboty. Zacząłem trenować, także ja się bardzo cieszę z tego powodu, że ta walka jest tak szybko i że będę mógł wrócić już niebawem. Także ja się cieszę, że ta przerwa nie była zbyt długa, bo wiadomo, że im dłużej, tym się dłużej też myślę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Myślę, że to jest taki nowy etap, że myślę, że dla każdego zawodnika tak. Walka nowa, walka po przegranej, także myślę, że fajnie, że to jest szybko. Okej, no właśnie mówisz, że za dużo się myśli i jestem bardzo ciekawy tych twoich przemyśleń po tym pojedynku, bo to na pewno było duże przeżycie i emocjonalne, i sportowe, bardzo duże wyzwanie, bo Lawrence Okolie nie wiem, czy dzisiaj w ogóle nie jest takim absolutnym numerem jeden w kategorii junior ciężkiej, na pewno jest mega niewygodnym, przede wszystkim zawodnikiem, mega silnym fizycznie. Tak z perspektywy 2 miesięcy, jakie ty masz przemyślenia? Co poszło nie tak, co mogliście zrobić lepiej? Czy nie miałeś już taki czas właśnie, żeby przemyśleć sobie dokładnie ten pojedynek? Czy wręcz przeciwnie, przez ten czas uciekałeś myślami o tej walce? Trochę myślałem, tutaj razem wspólnie ze Zbyszkiem, z trenerem jednym, Andrzejem i Karolem, oglądaliśmy też walkę razem wspólnie. Co na pewno mogłem zrobić więcej, zresztą to już walka, już tarta powiedzieć, że walka była, także... Ja schodząc z ringu, to już mówiłem, że czułem się tak, jakby ta walka przeszła koło mnie, że na pewno mogłem zrobić więcej, mogłem więcej się wydać, ale to też się mocno tak jak przeciwnie pozwala, tak? Także tyle na to. Ja dalej wierzę, że kolejną szansę dostanę i będę chciał w tym próbowaniu swojej ceny. Okej, a tak z perspektywy czasu, nie wiem, czy trochę nie doceniliście Okolego, czy też on w ringu, w sumie on... Kilka walk przed tobą, on to już nie tak nie klinczował, ale w walce z tobą bardzo mocno wrócił do tego, co prezentował na początku, co też mi się wydaje, że mogło być trochę zaskakujące. Pewnie spodziewaliście się trochę innego boksu, bo ja przynajmniej spodziewałem się innego, bardziej czystego, bardziej płynnego, a on wrócił do tych swoich takich brudnych praktyk. Spodziewaliśmy się tego, co było na przykład z Krzyśkiem, co było z Jerzewskim, co było na ostatniej jego walce, że będzie pod sobą, że osoba z dystansu będzie nas próbowała wciągać w podróż jakoś, coś będzie to inaczej wyglądało. Także mieliśmy też swój plan na to i nam to wyglądało w ogóle zupełnie inaczej. Sobie to było cios i było trzymanie, cios i trzymanie. Ciężko było sobie z tym poradzić, także on jeszcze większy ode mnie, co najmniej jestem małym zawodnikiem, co nieprawda. No ale to też nie ma co się tłumaczyć, powinienem znaleźć jakąś receptę na to, a z tego wieczora akurat się nie udało i przegrałem walkę. Okej, kiedy wróciłeś tak na dobre do treningów? 4 tygodnie chyba odpoczywałem, wiesz? Tak, ja 4 tygodnie odpoczywałem i powoli tam zacząłem się wdrażać. Wiadomo, że to było po wojnie, nie znaliśmy daty powrotu, także powolne wracanie. Okej, ale chyba ten powrót jest dobry, bo... Szybki powrót jest dobry, bo ty jesteś zawodnikiem chyba, który potrzebuje aktywności. Nie chcę mówić, że przegrałeś z Lawrencem Okoliem, bo miałeś długą przerwę i blisko rok nie boksowałeś, ale niewątpliwie widać, twoja historia występów pokazuje, że jak regularnie walczysz, co kwartał, co 4 miesiące, to ta twoja forma jest zupełnie inna. Tak, jak walczę, wiesz, co 3-4 miesiące, to ja sam czuję po sobie, ja się, wiesz, nakręcam. Samo to, że później nie zaczynasz przygotowania z innego etapu, co nie? Także jak masz często walki, to później to już tak idzie wszystko za automatem. Jeżeli już o tym rozmawiamy, to co ja ci mogę powiedzieć, ja zrobiłem 2 walki w ciągu 2 lat. Także 4 rundy z tym Markikom i 1 rundę z Kaszyńskim. To jest, wiesz, bardzo mało. Także ja to też z promotorami o tym rozmawiałem, że chcę walczyć częściej, chcę walczyć więcej. Myślę, że też dlatego jest szybciej ten powrót zorganizowany. Także fajnie, się bardzo z tego cieszę się i dziękuję promotorom za szansę, że mogę szybko wracać i iść po swoje, bo tak naprawdę ja w to głęboko wierzę, bo ja i inne motywacje mnie w tym wszystkim nie znalazł. I gdybym nie wierzył, że będzie zaraz kolejna szansa. Także po to boksować, żeby boksować, to byłoby jeszcze ciężej. Co? No właśnie, tak. A jeszcze chcę nawiązać do przeszłości, ale absolutnie niezłośliwie, ale doceniając swoją ambicję, bo wiadomo, że pewnie godne pieniądze zarobiłeś za tę walkę z Okolim, pewnie też godne pieniądze zarobiłeś za walkę z Makabu. Była nawet kiedyś taka wypowiedź promotora, że za pieniądze z walki z Makabu mógłbyś 2 lata, to 3 lata nie zarobić.
tak? Ale nie chcę do tego wracać złośliwie, ale docenić swoje ambicje, że nie osiadasz na laurach, tak? Że wcale gdzieś nie rozwinikasz, tylko cały czas nie zrobisz sobie dużym sportowym sukcesem. Ale słuchaj, to my tak wszystko, wszyscy tak słyszymy, jak się wiadomo, jakichś pieniądzach, ale to nie są jakieś pieniądze, wiesz, ja mam swoją kobietę, mam swoje dziecko, syna, ja mam swoją rodzinę, ja muszę wszystko jakoś zabezpieczyć, tak? To nie jest tak, że to dzisiaj jest fajnie, bo są jakieś pieniądze, ale trzeba myśleć też o przyszłości, tak? A przede wszystkim trzeba myśleć o swoich marzeniach, ja chcę być mistrzem świata i to jest dla mnie ważne, wiesz. Te pieniądze nie są duże, ale jak ci nawet wpływają na konto po takie przegrane, to one do ciebie są nic nie warte, przynajmniej dla mnie, co nie? Okay. Także ja to w ten sposób odbieram. Ja chcę być mistrzem świata i naprawdę te pieniądze, może większość to nie wierzy, albo wierzy, nie interesuje mnie to, ale na te pieniądze już patrzę inaczej, co nie? Okay. A to, o czym powiedziałeś, że stoczyłeś w ciągu 2 lat dwie walki, to jest jakiś powód, dla którego teraz będziemy ci go oglądać na antenie telewizji polskiej, a nie Polsatu? Myślę, że tak. Myślę, że to jest też jeden powód z tego, że się dowiedzieliśmy to z panem Andrzejem Wasilewskim, Jadkiem w grupie Mokro. Także myślę, że to jest ten powód. Okej, to będzie już taki stały układ?